Dzień dobry Państwu, witam się z Wami 8 listopada 2023, mamy środę i przyjechałam sobie właśnie do Action. Dawno tu nie byłam, a już nosiłam się z zamiarem przyjechania tutaj od dłuższego czasu. Wprawdzie mamy listopad, ale podejrzewam, że już będzie sporo tutaj artykułów takich, no bożonarodzeniowych oczywiście, ale też sporo tutaj zawsze jest różnych takich gadżetów, które się kupuje, przynajmniej u mnie, z głowy myślą o dzieciach, czyli takich różnych, wiecie, pierdółek, dodatków do różnych prac plastycznych i takich manualnych. No a oprócz tego zobaczymy jeszcze inne rzeczy. Muszę posprzątać w pralni i tak się rozglądam za jakimiś pudełkami odpowiednimi do segregowania naszych basenowych rzeczy, które tam trzymam i jest ciągle to wszystko w bałaganie, także zobaczę, czy coś tutaj się dzisiaj ciekawego znajdzie. W Action jest tak, że albo jest masa fajnych rzeczy, albo nie ma nic, no ale to chyba jak z każdym sklepem. Także nie przedłużam, idę sobie popatrzeć. Mam dosłownie 2 godzinki chyba jeszcze wolne, także powinnam się tutaj uwinąć z tym sklepem i powinnam zdążyć wrócić do przysłuchy. No, to na razie tyle. I tym sposobem, proszę Państwa, przywiozłam Was z powrotem do domu. W sklepie nic nie nagrywałam. Coś tam kupiłam, ale to jakieś naprawdę drobiazgi, nie warto o tym wspominać. A to, co ewentualnie warto, to Wam później pokażę. Dzieciakom szybko wstawiłam obiad. Czy obiad? Kluski, dzisiaj na słodko. Trochę śliwek, trochę mrożonych truskawek, cynamon, jakieś przyprawy. Jajka sobie gotuję. Trochę do sałatki. Jeszcze nie wiem do czego. Chłopaki są gdzieś w terenie, chociaż dzisiaj Władek jest umówiony z kolegą, jedzie dzisiaj do kolegi, także Paweł go tam zaraz odwozi. A ja z dziewczynami zaraz siądę sobie do jakiejś nauki, do lekcji, do jakichś takich rzeczy. I chciałabym jeszcze dzisiaj na chwilę odwiedzić mamę. Mam nadzieję, że mi się uda dzisiaj to czasowo wszystko pogodzić. No, także tak. Popołudnie będzie pewnie szybko, znaczy będziemy chcieli, ja będę chciała szybko ogarnąć kwestię lekcji, nauki, przygotowania do szkoły, żebyśmy po prostu miały trochę wolnego, chociaż godzinę wolną, tak żeby na luzie sobie pojechać właśnie do dziadków. No więc to na razie tyle. No i pewnie wrócimy za chwilę. O Jezu, przepraszam. Tak na popołudnie mija. Władek jest u kolegi, że jedno ogniwo mniej. Co tam wystaje z szuflady? No, Klara, będziesz miała tam co układać. O, kotek też widzę. Porządnicki bardzo. No, komisek, tragedia. No dobra, to co? Powtarzamy słówka z angielskiego. I się bierzemy za czytanie na niedzielę. Tak? Do kościoła. I jeszcze za inne rzeczy. W ogóle w poniedziałek masz sprawdzian, także ten sprawdzian w poniedziałek to należałoby się zacząć uczyć w tym tygodniu, bo ja w weekend nie lubię zajmować się takimi rzeczami. Wiesz? Dobrze, damy radę. Okay. Dobrze, mamy świeczkę, ładnie nam pachnie tutaj. No dobra, to działamy. Co mówisz? Co powiedziałaś? Dobra, powiemy tutaj. No nie, no tak, co chcesz. Dobra. Matyśka liczy matmę, a ja Wam pokażę szybko dzisiaj, o co ja tutaj namoczyłam coś. Zrobiłyśmy dzisiaj takie małe prezenty, właściwie ja zrobiłam, od dziewczyn, dla dziewczyn. Zaległe urodzinowe dla kumpelek, dla sióstr. No i co kupiłyśmy? 2 worki, takie taki o, wielorazowego użytku o będą. Taki worek, o takie kapcie. Jeden taki, drugi taki jest ten worek. Mamo, no. Tak, mamy kapcie, kapcie, mamy poduszkę. Bo w zeszłym roku dałyśmy im, pamiętasz co im dałyśmy w zeszłym roku? Kocyki, kubeczki świąteczne. Tak. A tu mamy poszewkę. Tu mamy taką poszewkę z reniferkiem, nie da się tego, ale to jest poszewka z reniferkiem. Tu mamy gumeczki choinki i z takim reniferkiem. Tak jest. Tu mamy różne naklejki, a tu takie kartki do dekorowania, wyklejanki. Do wyklejania i potem można je komuś na przykład podarować. A tu mamy tak. A tu mamy całkiem podobny zestaw, zaraz pokażemy jaki dokładnie. No weź to rozsuń po prostu. Trzymaj z tamtej strony, trzymaj z tamtej strony, trzymaj. Nie, poczekaj. O, dobra, tutaj mamy bardzo podobny zestaw. A tu mamy też to samo, tylko że trochę inne. To samo, tylko trochę inne. Poczekaj, bo tu są jakieś... Tu mamy taki... Czekaj, muszę to zdjąć. A to jest, wiem, chyba z tego worka, wiesz? Paczki, nitki. No dobra, to zaraz wyrzucimy do kosza. Mamy poszewkę z takim krasnalem. Tak jest, nie wycieramy tutaj. Tu mamy kapcie. Kapcia. Takie też fajne, nie? Zaraz przyjdę. A tu ta sama wyklejanka, tylko że. Tylko że trochę inna. Też fajna. Dobra. No i mamy jeszcze co? Naklejeczki. Naklejki takie jak tam. I gumeczki jeszcze pokaż. Mamy też takie jakieś gumeczki. I gumki, ale tu jest inny. I tu jest inny zestaw. Bo tu jest choinka, a tu są takie lampki. Tak jest. Jak będziemy wracać od babci. A taki worek tu jest.
to zajrzymy do nich i im szybko podarujemy te prezenty, nie? Dobra, no to chowamy z powrotem. Co myślicie o takich prezentach? W sumie drobiazgi, ale myślę, że takie fajne, miłe, praktyczne. Ja też, powiem Ci szczerze. A szczególnie te muszę sobie kupić, bo mam jedną. W zeszłym roku dostałam i bardzo ją lubię i cały rok używam. No, to wrzucamy do worka. Dobry wieczór Państwu. My już stoimy na postoju u dziadków pod domem. No i zaraz sobie, słuchajcie, idziemy dziadków odwiedzić. Przepraszam, o, wszystko mi się tutaj teraz ten, przestało świecić, chwilunia. Coś jest. No więc idziemy do dziadków na kawkę, herbatkę ewentualnie. Nie trzeba. No i co, nauczyłyśmy się, znaczy Matylda się nauczyła, zrobiła lekcję, ogólnie tyle ile się dało to zrobiła. No i mamy godzinę 19, także już trochę późno. Pawełek pojechał odebrać Władzia i oczywiście w międzyczasie ciężko było coś nagrać, bo no przy nauce to wiecie, niesprzyjające są to okoliczności. Przepraszam. Zimno się zrobiło, nie wiem, teraz mi się nie wyświetla ileś stopni, ale nie za wiele. Prawda? No i co? Jeszcze po wyjściu od dziadków zajrzymy do jedno miejsce. Prezenty rozdać, jak Mikołaje święte dzisiaj. Ja aniołkiem, a Matylda świętym Mikołajem. Tak. No ale dobra, idziemy jeszcze z dziadkami chwilę zagadać. Pomimo tego, że jest późno, to dzisiaj taka jest potrzeba. No i... I co? Jeszcze spróbujemy się z Wami tutaj połączyć i coś dograć z domu. No nie? Dobra, wysiadamy, moje drogie panie. Bez pana. Dobra, po drodze kupiłyśmy długopisy, odwiedziłyśmy kogo trzeba, dałyśmy prezenty komu trzeba. Gościu wrócił od kolegi, proszę bardzo, tata tutaj przywiózł. Monika, jak oglądasz, to 3 zjadłem ja, 1 zjadł Wadek. Jakby co. Super, super. A może te 3 to były też dla dziewczynek? No wiem, ale... No. Ojciec roku po prostu, dobrze. O, a co ty tam masz, Klaruszka? Pokaż, jestem taka dumna z ciebie, no. No pokaż, Klara. Zbój jest z ciebie piękny, ale pokaż mi ten dyplom. A za co to jest ten dyplom? Naprawię. No. Ja wiem, za co to jest dyplom. Dyplom dla królowej porządku, zgadzam się, ty jesteś królową porządku. Tak. I królową chaosu też jesteś w pewnym sensie, ale no... Mam na myśli porządek taki na przykład w twoich rzeczach, nie? Łap Matylda. Super, gratuluję. Gratuluję. Bardzo ładnie. Naprawdę, dumna jestem z ciebie. No dobra. Kto coś jeszcze chce zjeść? To jest ostatnia szansa. Ja seserek. Ja seserek. Ale sobie kupiłam taki fajny. No i była Zuzia? Tak. Dostał. Ale ja sobie nic nie kupię. O Boże, ale ty byłeś u kumpla całe popołudnie. Ale ja nic nie jem. Ale cóż, te czekoladki wziąłeś ze sobą. Babeczkę opierdzieliłaś. I babeczkę opierdzieliłaś. Tylko dwie. Babeczki? Tylko dwie. Taką sobie dzisiaj biorę na angielskim. No jedną zjadłeś, nie dwie. Dzisiaj super. Tą dzisiaj, a tą z poprzednim. Zaległą miałeś, okej. Okay. No. Pięknie, dobra. I tu już później zaczynam drugie. Pięknie, nie machać tak, żeby się to nie oderwało. Włóż to sobie do plecaka. A nie, to też jest. Dobra. Pięknie się bawicie, pięknie, pięknie. Dobrze. To działamy dalej.